Dom Wydawniczy Mała Kurka oraz Audioteka przedstawiają David Williams Babcia Rabuś powraca Przełożyła Karolina Zaręba. Czyta Jarosław Boberek Dla mojej cudownej mamy która także jest babcią Rabusiem Wam dziękowania Dziękuję mistrzom kamuflażu N. Mertak, mojej wydawczyni, Charlie'emu Redmaynowi, dyrektorowi naczelnemu, Toniemu Rossowi, mojemu ilustratorowi, Paulowi Stevensonowi, mojemu agentowi literackiemu, Harriet Wilson, redaktorce naczelnej, Kate Burns, redaktorce artystycznej, Samancie Stewart, redaktorce prowadzącej, Val Bratwait, dyrektorce kreatywnej, Elorin Grant, dyrektorce artystycznej, Kate Clark, dyrektorce artystycznej, Matthew Kelly'emu, dyrektorowi artystycznemu, Sally Griffin, projektantce, Geraldine Stroud, dyrektorce działu PR, Tani Hogan, producentce plików audio, David Williams. Minął już rok, odkąd Ben stracił ukochaną babcię. Ale prawdziwe legendy żyją wiecznie. Bohaterami tej opowieści są Ben, zwyczajny dwunastolatek, którego spotkała nadzwyczajna przygoda. Razem z babcią, znaną również jako Czarny Kot, niemalże wykradł klejnoty koronne z londyńskiej Tower. Ostatecznie porzucił karierę międzynarodowego przestępcy i zajął się realizacją swojego największego życiowego marzenia. Pragnął zostać hydraulikiem. Mama, Linda, za dnia manikiurzystka, wieczorami entuzjastka tańca towarzyskiego. Jej najukochańszym programem telewizyjnym jest taniec najsławniejszych sław. Spośród występujących tam zawodowych tancerzy, obsesyjnie wręcz upodobała sobie Flavia Flaviolego. Wraz z kolejnymi edycjami show, ich dom rodzinny stał się świątynią ku jego czci. Linda, wszelkimi sposobami, usiłuje nakłonić syna, żeby zrezygnował z hydraulicznej pasji i poszedł w ślady Flavia. Tata. Pracuje jako ochroniarz w miejscowym supermarkecie. Nie biega zbyt szybko. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zatrzymał tylko jednego złodzieja, a był nim poruszający się za pomocą chodzika staruszek, który usiłował wynieść ze sklepu dwie kostki margaryny. Pit uwielbia tańce towarzyskie. Zaraził się tą fascynacją od żony. Oboje z zapamiętaniem ćwiczą układy choreograficzne w domu. Raj, imię męskie pochodzenia hinduskiego oznaczające księcia. Najbardziej uwielbiany sklepikarz w całym miasteczku. Prowadzi słynący z rozgardiaszu kiosk, w którym stale kusi klientów zwariowanymi promocjami i przeterminowanymi łakociami. Ben nigdy nie zawiódł się na Raju, a kiedy chłopiec stracił ukochaną babcie, stali się sobie jeszcze bliżsi sprzedawca zawsze poprawia benowi humor żartami lub darmową czekoladą pan parker wścibski sąsiad jako emerytowany major pełni funkcję przewodniczącego lokalnej straży sąsiedzkiej w rejonie lower Toddle. To grupa staruszków, którzy połączyli siły, żeby wypatrywać przyczajonych w okolicy włamywaczy, co dla pana Parkera stanowi doskonały pretekst do szpiegowania każdego z mieszkańców. Mężczyzna szczególnie bacznie obserwuje naszego Bena. Podejrzliwy sąsiad był przekonany, że chłopiec i jego babcia ukradli klejnoty koronne, ale nikt mu nie uwierzył. Teraz pan Parker. Myśli tylko o zemście. Flavio Flavioli. Ech, obiekt kobiecych westchnień, z cieszącego się szaloną popularnością telewizyjnego programu Taniec najsławniejszych sław. Włoski król parkietu uwodzi publiczność ciemnobrązową, sztuczną opalenizną, zaczesanymi do tyłu włosami, które lśnią brylantyną i oślepiającym na odległość błyskiem śnieżnobiałych zębów. Tancerz nosi pstrokate jednoczęściowe stroje, tak kolorowe i obcisłe, że przypomina w nich owiniętą w połyskliwy papierek landrynkę. Edna. Ben poznał Ednę na pogrzebie babci. Przez ostatni rok zdążyli się ze sobą bardzo zaprzyjaźnić. Chłopiec co niedziela odwiedza ją w domu spokojnej starości. Wspominają wówczas dawne dobre czasy, grają w skrable oraz delektują się ciastem i herbatką. Bibliotekarka Pani bibliotekarka całe życie przepracowała w tutejszej bibliotece. Jest wobec Bena bardzo nieufna i kiedy chłopak się u niej pojawia, ani na chwilę nie spuszcza go z oka. Królowa. Królowej oh, nie trzeba przedstawiać. Natknęła się na Bena i babcie tej nocy, kiedy usiłowali wykraść jej klejnoty koronne z londyńskiej twierdzy. Królową tak bardzo wzruszyła nadzwyczajna więź łącząca babcie i wnuczka, że natychmiast ich ułaskawiła. Pan Lokaj, jak słusznie wskazuje jego nazwisko, jest lokajem w pałacu Buckingham, sędziwy mężczyzna wiernie służy królowej od czasów jej dzieciństwa. P.C. facz. P.C. to skrót od Police Constable. Czyli posterunkowy. Facz to po angielsku krówka ciągutka. Ben i babcia wpadli na policjanta w drodze po klejnoty koronne. Posterunkowy zatrzymał ich, kiedy staruszka nieprzepisowo wjechała skuterem inwalidzkim na autostradę. Udało im się jednak go przechytrzyć i w końcu podwiózł ich radiowozem na miejsce przestępstwa. Melizanda. Skuter inwalidzki babci, który zapisała Benowi w testamencie, bo wiedziała, jak bardzo lubił nim jeździć. Wnuczek trzyma pojazd w garażu. Czarny kot. I tu mamy wielki znak zapytania. Część pierwsza. Powrót kota. Rozdział pierwszy. Piękny kapuściany bukiet. Przyniosłeś kapusty? Odezwał się głos za plecami Bena. Chłopiec stał na cmentarzu nad grobem babci. Od śmierci staruszki minął rok. Aby uczcić jej pamięć, Ben złożył na nagrobku piękny kapuściany bukiet. Kiedy się odwrócił, ujrzał znajomą twarz. Stała za nim kuzynka babci Edna, którą poznał ubiegłej zimy na pogrzebie. Prędko nawiązała się między nimi nić przyjaźni i teraz co tydzień odwiedzał ją w domu spokojnej starości, żeby pogawędzić często o ukochanej babci i naprawić hydrauliczne usterki, dzięki czemu cieszył się tam dużą sympatią. Edna miała poczciwą twarz, okulary z grubymi szkłami, w których oczy wyglądają na wyłupiaste, siwe włosy. Aparat słuchowy, który wydaje gwizd ogłuszający wszystkich wokół, różowy sweterek, kwiecistą sukienkę, jasnobrązowe rajstopy, wygodne buty, wetkniętą w mankiet zużytą chusteczkę i sztuczną szczękę. Zawsze pod ręką ma wózek na zakupy, z którego wystaje torba landrynek. Towarzyszy temu wszystkiemu zapaszek lawendowego kremu do stóp. Jednym słowem, Edna była podręcznikowym przykładem starszej pani. O, dzień dobry, Edno, rzekł Ben. Co tu robisz? Seniorka trzymała w ręce czerwoną różę i uśmiechała się smutno. Ach, widzisz, kochany, raz w tygodniu przynoszę róże dla mojego świętej pamięci męża. A dlaczego ty przyszedłeś tutaj z naręczem warzyw? To dla babci. Uwielbiała kapusty wszystkich kształtów i rozmiarów. O, tak, zadumała się Edna. Pamiętam, jaki dźwięk wydawały, kiedy wpadała do mnie na herbatę. Kapusty nie potrafią nawet pisnąć. Nie, no, no, mam na myśli odgłosy babcinych bąków po zjedzeniu kapusty. Brzmiały jak kaczek fakanie. Podpowiedział Ben: ho, ho, Świetnie to ująłeś! Kwat, kwat, kwat! Chłopak dreptał ścieżką przy każdym kroku, naśladując odgłos próknięć. Oboje wybuchli śmiechem. Po policzku Bena spłynęła łza. Nie był pewien, czy z rozbawienia, czy z żalu. Prawdopodobnie odczuwał jedno i drugie. To on najbardziej przeżył śmierć babci. Dzieliła ich wprawdzie różnica całego pokolenia, lecz w rodzinie właśnie tych dwoje łączyła najgłębsza więź. Kiedy babcia zmarła, Ben miał wrażenie, jakby świat też miał się zaraz zatrzymać. Nic się jednak nie wydarzyło, życie toczyło się dalej, Ben nadal wykonywał zwykłe, codzienne czynności, takie jak mycie zębów chodzenie do szkoły, kąpanie się, odrabianie lekcji, czytanie tygodnika hydraulika. Ale cały czas odczuwał stratę. Wraz z odejściem babci, utracił cząstkę siebie. Nie wiem. Dlaczego płaczę? pociągnął nosem. Edna wyjęła z rękawa zużytą chusteczkę i wytarła nią twarz Bena. Bardzo ją kochałeś. Smutek to cena, jaką płacimy za miłość. O, ben, byłeś jej oczkiem w głowie. Twoja babcia cię uwielbiała. Nie przestawała o tobie opowiadać. Chłopak spojrzał w niebo i zapytał: Myślisz, że babcia spogląda na nas teraz? O, jestem tego pewna, odpowiedziała Edna. Z wielką dumą przygląda się temu, na jakiego wspaniałego młodzieńca wyrastasz. Jak dbasz o mnie i jak troszczysz się o kanalizację w domu opieki. Babcia była wyjątkową osobą. Nie taką sobie zwykłą babcią. Była moją. Tutaj Ben się zawahał, już miał powiedzieć, że babcią rabusiem. Kim? spytała Edna. Nieważne mruknął cicho. Powinien zachować babcinę tajemnicę w tajemnicy, nawet przed jej najlepszą przyjaciółką, Edną. Nikt nie wiedział o podwójnym życiu babci, które wiodła jako czarny kot, międzynarodowy złodziej klejnotów to znaczy nikt poza jej wysokością królową która przyłapała ich na próbie kradzieży klejnotów koronnych tamtej pamiętnej nocy w londyńskiej tower. Zamierzałeś mi coś powiedzieć, no, śmiało kochanie. No, mo, może kiedyś, wymigał się Ben. Wpadnę do ciebie w niedzielę o stałej porze. Przygotuję skrable. Tylko nie zapomnij o miętówkach Mareja. Nie, nie zapomnę. Edna z uśmiechem pomachała mu na pożegnanie, a potem poszła złożyć na grobie męża czerwoną różę. Tymczasem chłopak spostrzegł czarnego kota przemykającego za babcinym nagrobkiem. Zwierzak poruszał się zwinnie jak pantera. Przystanął, spojrzał na Bena i miałknął. Ben cofnął się, żeby go pogłaskać, ale kot Zniknął tak nagle, jak się pojawił. Wskoczył na mur okalający cmentarz, skąd dał potężnego susa i już go nie było. Rozdział drugi. Mądraliński. dziń Odezwał się dzwonek nad drzwiami, kiedy Ben wszedł do kiosku. O, Ben mój ulubiony klejant! Powitał go z zalady radosny właściciel sklepiku. Racz przypominał wiecznie uśmiechniętego i przyprószonego cukrem pulchnego żelkowego bobasa. Cześć, Racz. Masz już najnowszy numer tygodnika hydraulika? Mnie o kolanka z płuczki e zawory, wykrzyknął mężczyzna. Nie czytałeś wiadomości? Jakich? Najważniejszych! A które były najważniejsze? O, te ważniejsze od pozostałych! Czyli złota maska Tutankhamona? – Tutaj racz dramatycznie zawiesił głos. Została skradziona! Krzyczały o tym pierwsze strony gazet. Ta maska musi być warta miliony! zawołał Ben. Miliardy! Tryliardy! Kwadryliardy! Czy kwadryliardy to prawdziwa liczba? Powątpiewał chłopak. Nie jestem pewien, ale zyliardy na pewno! Na pewno! The Daily News. Największy skok w historii. Ubiegłej nocy z ekspozycji w Muzeum Brytyjskim w Londynie skradziono maskę grobową faraona Tutanchamona. Eksponat ten został czasowo udostępniony dla zwiedzających przez Muzeum Egipskie w Kairze. Była to prawdopodobnie najzuchwalsza kradzież w dziejach ludzkości. Ponieważ odkryty w grobowcu młodziutkiego władcy starożytnego Egiptu i liczący przeszło 3000 lat artefakt, jest bezcenny. Ozdobiona kamieniami szlachetnymi złota maska, miała towarzyszyć 18-letniemu faraonowi w pośmiertnej podróży w zaświaty, po tym jak jego szczątki zostały złożone w królewskiej krypcie. Maska Tutanchamona to jeden z najsłynniejszych zabytków na świecie, którego wartości nie sposób oszacować. Ting! Ponownie zadźwięczał dzwonek. Drzwi do kiosku się otworzyły, Ben i racz spojrzeli w ich kierunku, ale nikogo nie zauważyli. Kto to? Szepnął Ben. Nikt stwierdził racz. To nie mógł być nikt. Nie wiedziałem, żeby ktokolwiek. Wchodził lub wychodził. No więc, co to mogło być? A pewnie nagły podmuch wiatru, odparł Racz i poszedł zamknąć drzwi. Ben uważnie rozejrzał się po sklepie, ale alejki między półkami były puste. A wiadomo już, kto ukradł maskę? Zapytał chłopiec, na wszelki wypadek zniżając głos. Nymalum pojęcia. Chociaż złodziej jest dosyć odważny, bo na miejscu przestępstwa zostały po sobie poszlaka. Czyli? No, zgodnie z tym, co ujawniono w radiu, złodziej zapisał wskazówkę za pomocą liter z planszówki skrable. Chłopiec otworzył szeroko oczy ze zdumienia. Skrable od zawsze były ulubioną grą babci. I jaki to wyraz? Miau! Miau? Miau! Jak miał knieńcze kota! Ben oniemiał. To brzmiało zupełnie tak, jakby złodziej uprzejmie im się przedstawił. Ben, źle się czujesz? Zaniepokoił się Racz. Nie, nie, w porządku. Skłamał chłopiec. No wyglądać jakbyś miał zemdleć. Mężczyzna zaczął nerwowo biegać po sklepie. Procia! Niuchnij sobie ekstra mocną mętówkę, Powinna inaczej ocucieć. Niemalże wetknął chłopakowi paczkę drażetek wprost do nosa. Ben wziął głęboki, miętowy oddech. Niemożliwe, mruknął. O co masz na myśli? To nie może być prawda. Ależ tak! No spójrz, w telewizy też o czym trąbiam. Racz wskazał kciukiem na mały telewizorek czarno-biały, który trzymał na półce za ladą. Na ekranie wyświetliły się wiadomości z ostatniej chwili. Podajmy Państwu najświeższe informacje. Zaczął prezenter. Światem wstrząsnęła wieść, że maska w Tutankhamona... Wielkie Neba, odzyskali ją? Emocjonował się Racz. Pozostaje nieodnaleziona. Ech, słowo daje, że też im się chciało. Prychnął niezadowolony sklepikarz i wyłączył telewizor. Ben zamyślił się głęboko. Kradzież bezcennego artefaktu z pilnie strzeżonego muzeum to afera, w której śmiało mógł maczać łapy. Czarny kot! No, któż inny porwałby się na tak brawurowy skok, jeśli nie legendarny złodziej klejnotów? Na dodatek litery ze skrabli ułożono w wyraz Miał. To nie poszlaka, ale prowokacja. Przestępca drażnił się z policją, jakby chciał powiedzieć: i tak mnie nie złapiecie. Ale, i to duże ale, ten złodziej nie mógł być jego babcią rabusiem odeszła przecież rok temu. Sytuacja zakrawała na wielką zagadkę, którą ben za wszelką cenę pragnął rozwikłać. Będę pamiętać, znalezione rok temu pod sklepem charytatywnym drogocenne klejnoty? W puszce po ciasteczkach. Oczywiście, że pamiętam. Na te właśnie kosztowności natrafił w babcinej kuchni pewnej nocy. Od tego odkrycia zaczęła się cała przygoda. Babcia przysięgała, że są bezwartościowymi imitacjami, a ona tak naprawdę nigdy nie prowadziła przestępczego życia czarnego kota. Tymczasem wyszło na jaw, że to podwójny blef. Błyskotki były warte miliony. Pieniądze w całości przekazano na pomoc osobom w podeszłym wieku. Babcia okazała się najprawdziwszym rabusiem. Po jak krążyły pogłoski, że drogocenności musiały pochodzić z łupu światowej sławy złodzieja, powiedział racz. Y gangstera, którego imienia nie zna nikt. No, czyli. Nie aż tak sławnego. Niech ci będzie, pane Mądralskie! Mówi się mądraliński. Koniec z ofertami specjalnymi, drogie młodzieńcze. Sądzę, że kradzież złotej maski Tutanhamona to nie robota tego samego przestępcy. Skąd ta pewność? Odezwał się ktoś z zapleców Bena. Przerażony chłopak odwrócił się gwałtownie i znalazł się nos w nos ze swoim wścibskim wrogiem. Pan parker rzekł struchlały. Rozdział trzeci. Niezły pasztet. Pan parker był najbardziej wścibskim wścibusem, jakiego widział świat. Sąsiad babci Bena, jak na emerytowanego wojskowego przystało, piastował funkcję przewodniczącego miejscowej straży sąsiedzkiej sekcji Lower Toddle. Zrzeszała ona grupę mieszkańców pilnie wypatrujących potencjalnych włamywaczy. Pan Parker jednak poszedł o krok dalej i z niebywałą nadgorliwością szpiegował absolutnie wszystkich w okolicy. Niewiele brakowało, żeby stary major... Wpakował bena i babcie w niezły pasztet tamtej nocy, kiedy usiłowali ukraść klejnoty koronne. Zbłaźnił się wtedy okropnie, bo wezwani policjanci nie uwierzyli w jego wersję wydarzeń i wypuścili parę domniemanych przestępców. Odtąd mężczyzna żywi do chłopca urazę przez duże u. I poprzysiągł sobie, że pewnego dnia dowiedzie, jakim przebiegłym geniuszem zbrodni jest Ben. Czytałem, powtórzył nosowym głosem sąsiad, który wszędzie węszył występek. Skąd tyle wiesz o kradzieży maski Tutanhamona? Ja, 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 Ja nic nie wiem, zająknął się Ben. Przed chwilą powiedziałeś, że wiesz. Tak, tak, tak powiedziałem? Tak. A, pan Parker, wtrącił się racz. Mój znelubiony klient. Pan Parker pojawił się jak zawsze w nieprzemakalnej kurtce, kapelusiku wypolerowanych na wysoki połysk brązowych półbutach oraz skwaśną kwaśną miną. Po takim powitaniu jego mina skwaśniała jeszcze bardziej. Eee. Zamruczał. Cokolwiek to znaczyło, zabrzmiało jak dezaprobata. Powinienem na pana donieść. Z, 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 za co? zdziwił się sklepikarz. Za sprzedaż przeterminowanych słodyczy. Oznajmił pan Parker, wymachując podniesionym z lady czekoladowym batonikiem. Proszę mnie to pokazać rzekł ostro racz, wyrywając mu batonik z rąk. Przyjrzał się uważnie opakowaniu i stwierdził: Ta, ta, ta data ważności minęła zaledwie dziesięć lat temu Jest prawie pierwszej świeżości. Pan Parker uśmiechnął się złowieszczo. W takim razie niech sam Pan go znie. Ja? Tak, pan. Przerażony racz zerknął na Bena. Wyraźnie potrzebował pomocy. Chłopak jedynie wzruszył ramionami. Sprzedawca pokręcił głową i rozpakował batonik. Jest tak stary, że czekolada zrobiła się biała. Oburzył się pan Parker. I prawidłowo, bo czas ma kołyk z białej czekolady skłamał Racz. Na papierku napisano gorzka czekolada. Zauważył niewinnie Ben. No, nie pomagasz. Odciął mu się Racz i nadgryzł brzeg pokrytego nalotem specjału. Czy stara czekolada robi się biała, tak jak stara kocia kupa? Zainteresował się chłopiec. Teraz to naprawdę w ranczu trudnaś. Du, dalej proszę, proszę jeść, domagał się parker. Racz miał łzy w oczach, kiedy żółł zakurzony i wyschnięty na wiór frykas, którego lata pyszności dawno minęły. Jednak w miarę jedzenia o dziwo, cierpki posmak zaczął mu się podobać. Hm, bez nam. Doskonały? ich proszę. Proszę skosztować! Pan Parker dostał szału. Mniejsza o to, Ben, mów natychmiast, co wiesz o rabunku. Kradzież maski Tuton-Hamona nosi wszelkie znamiona przestępstw popełnianych przez tę siwowłosą zmorę Twoją babcie, a raczej przez jej wspólnika. Nie wiem, nie wiem o czym Pan mówi, zaprzeczył spłoszony Ben. Benjaminie Herbercie, już ty dobrze wiesz o czym. Racz podniósł rękę i wtrącił. E, nie, ja nie wiem o czym mówicie. Pan Parker zignorował go i nadal przesłuchiwał Bena. Przekrwione oczy majora zmrużyły się groźnie. Tu, niok, panalcu, gdzie mm. byłeś zeszłej nocy? We, we własnej łazience naprawiałem spłuczkę od rezerwuaru. Wyjaśnił nerwowo chłopiec. Naprawiałeś no, z płuczka. Bzdura. B nie, nie bzdura, tylko prawda. Masz aliby? Czy, czy co mam? Kto może potwierdzić, że naprawdę byłeś w domu? Naciskał sąsiad. No tylko nasz sedes, ale sedesy nie mówią. A młodowciem. – pochwalił się racz. – Przeciągłbym, że ostatnio jęknął z bólu, kiedy na nim usiadłem. – Brawurowa kradzież w środku nocy, dokonana przez odzianą w czerni tajemniczą postać – Wyliczał pan Parker, wskazując palcem niewyraźne zdjęcie z nagrania muzealnego monitoringu, które opublikowano na pierwszych stronach gazet. Ja, – Ja nie noszę czarnych ubrań – protestował Ben – — Tamtej nocy, kiedy was zatrzymałem, oboje z babcią byliście umrani na czarno. — To jeden, jedyny raz. Pan Parker zlustrował chłopca wzrokiem. — Dzisiaj masz na sobie czarne skarpetki. Je, — Jedna jest granatowa. — Może masz czarne slipy? — Tak się składa, że biliznę mam brązową odparł Ben. To bardzo przewidująco z twojej strony, mruknął Racz. Ja też tak robię. Na wypadek bombastycznego zadogrzmotu. Bombastyczny znaczy ogłuszający. Jest to prawdziwe słowo, które znajdziecie w sowniku, najlepszym zbiorze zmyślonych słów na świecie. N -n Nie o zadogrzmoty się rozchodzi. Zapamiętaj sobie, Młody człowieku, pan parker pochylił się, żeby spojrzeć Benowi prosto w oczy. Mam na ciebie baczenie. Nie odwracając wzroku, zaczął wycofywać się z kiosku pełnym dramatyzmu krokiem, ale nie widział dokąd idzie, więc zderzył się z obrotowym stojakiem na pocztówki. Brow. ześlizgnął się po nim i Kartki z życzeniami uniosły się jak motyle, po czym obsypały majora jak garść pierza. O, mój, mój zadek zawołał z podłogi. Na twarzy wylądowała mu kartka z napisem Zdrowiej, szybko. Wygląda na to, że wybór kartki okolicznościowej dla pana mam już z głowy zażartował Ben. Warto wspomnieć o ofercie promocyjnej, dodał racz. Sto siedem kartek w cenę sto trzydziestu sześciu. Idioci! Pomóżcie mi wstać! ryknął pan Parker. Ben i racz wzięli go pod pachy i postawili na nogi. Stęknął nim znów zaczął się wydzierać. M łapy precz brutale. Chłopaki sklepikarz spojrzeli na siebie z bici stropu. Dlaczego brutale? o no, tak czy owak, lepiej było go puścić. Ostatnim razem udało ci się wyługać, ale teraz tak łatwo się nie wymigasz! Oznajmił przewodniczący Straży sąsiedzkiej i wymaszerował ze sklepu. Bding. Racz poprawił stojak, a Ben zaczął wkładać pocztówki na swoje miejsce. – O, co mu chodziło? – zastanawiał się sklepikarz. – Kto go tam wie? – No, cóż ty, przed wujkiem Raczem niczego nie trzeba ukrywać. – Ale ja nie mam żadnych tajemnic – kręcił Ben. – Wszyscy mamy tajemnice. – To coś wspólnego z twoją babczą? – Nie – odpowiedział chłopak trochę za szybko, żeby brzmieć wiarygodnie. Yy, – yy, Muszę wracać do domu. Rodzice będą się niepokoić. – Masz rację, leć. Weźmiesz dla mamy nowy numer tańca towarzyskiego bez tajemnic. Opłaciła prenumerate. Pre, 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 pre w tym miesiącu na odkładce jest Flavio. O, istotnie z fotografii w czasopiśmie gwiazdor programu taniec najsławniejszych sław posyłał czytelnikom całusa. O, nie, znowu on, westchnął Ben. Nie ma sprawy, przekażę jej. Racz przekopał się przez zagracony sklepik, żeby odnaleźć właściwe czasopismo. Anet towarzyski bez tajemnic. Gdzie ja go widziałem? O, jest! W zamrażarce. No przecież świeżutęki, specjalny dla was. Kioskarz wręczył Benowi oszroniony magazyn, nad którym zatańczyła biała mgiełka. Mm? Ben wsunął zmrożoną gazetę między strony swojego tygodnika hydraulika. Nie chciał, żeby ktokolwiek pomyślał, że fascynuje się światem tańca. Jego pasją były spłuczki, a nie stroje ze spandeksu. Położył na ladzie odliczone pieniądze. Proszę, racz. Moje rarytasy z białej czekolady są teraz w promocji? Nie, 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 dzięki. Nie przepadam za białą czekoladą. Niech no sprawdza. Mówił racz, rozpakowując kolejny baton. O, procie, ten jest przeterminowany tylko o dwadzieścia lat. A co lepsza, biała czekolada zrobiła szem brązowa. Ben wolał nie ryzykować. I, dziękuję, racz, ale nie skorzystam. E, dzieciaki, w dzisiejszych czasach stały się takie wybredne. Sklepikarz wgryzł się w zleżałą białą czekoladę. O, wyborne! Wiem, co zrobię. Powkładam białą czekoladę, która zbrądżawiała, do papierków od tej gorzkiej, a ciemną z białym nalotem do opakowań baczonów z białej czekolady. Ha! Jestem genialny! Yy, przypomnij mi, żebym już nigdy nie kupował tu czekolady. Ale, ale, ale! Mam jeszcze jedną atrakcyjną ofertę cenową. Co tym razem? zapytał bez przekonania Ben. Zostało mi kilka bardzo fajnych strojów po ostatnim Halloween. Nie, 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 racz. Dzięki to, to nie dla mnie. Ben, nigdy nie marzyłeś, żeby przebrać się za śliczną księżniczkę? Nie, odparł stanowczo chłopak. Ho, ho, a ja owczę. A co byś powiedział na. Homara? Racz rzeczywiście miał w sklepiku przeceniony strój dużego, czerwonego homara. Jakoś tak się złożyło, że akurat homar mi się nie przyda. Kup dziewięć strojów homara, a dziesiąty dostaniesz gratis. Do widzenia, Racz. Do widzenia! Pożegnał go wesoło sprzedawca. Omiatace ja okazja stulecia. Dziń. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki. <słyskanie>